aktor, prezenter, celebryta. Ostatnio znany jako odtwórca tytułowej postaci filmu Gierek. Michał Misiek Koterski. Dzisiaj zobaczymy go w innej roli. Niemal 16 milionów mieszkańców, prawie 2700 meczetów. Stambuł. Jakim jest miastem, Michał przekona się w pierwszy dzień swojego pobytu. No na razie to jeszcze nie wiemy. Na razie to jeszcze nie poznaliśmy. No. Dynamiczna. O tym, po co tu właściwie przylecieliśmy, powiemy później. Na razie towarzyszymy Michałowi i jego partnerce w zwiedzaniu Stambułu. Zapytaliśmy Michała, czy miał jakieś obawy przed przylotem do Turcji. Trochę po tym świecie jeżdżę, ale rzeczywiście, jak mówiłem moim różnym znajomym, to mam takich kolegów, którzy w ogóle generalnie państwa, gdzie jest wyznawany islam, to unikają jak ognia i nieważne dla nich jest to, czy to jest bardziej, jak to się mówi, takie europejskie kraje, czy takie no, naprawdę skrajne, wyznające ten islam. Jest Matka Maria i Jezus Chrystus. Oh, yeah. I ja uczę szybko wam czytać Allah. Czy widzisz tutaj ten okręgi? Tak. Ten L i W razem, to no. Czytamy Allah. Allah. Po arabsku to znaczy Bóg. I na drugim stronie jest napisane Mohammed. Mohammed. Drugi i najważniejszy dzień pobytu. Dzień zabiegu, na który przyleciał Michał. Miejsce? Klinika, która, no cóż, bardziej wygląda jak galeria sztuki. Problem Michała? Łysienie. Generalnie ja na to tak uwagi nie zwracałem, że gdzieś tam jestem łysiejący, czy gdzieś są prześwity, czy coś, no bo widzę się z przodu. A z przodu u mnie no nic nie widać. Człowiek tego jakby tak nie zauważa. Ale rzeczywiście przy takim świetle filmowym, czy świetle teatralnym, czy ktoś mi robił te instastory, albo gdzieś zdjęcie na jakiejś takiej imprezie branżowej, kurde, ja patrzę, a ja mam tu takie placki, albo tu takie prześwity i rzeczywiście to takie widoczne. Rozwiązaniem zaś problemu zajmie się światowej sławy specjalista, dr Serkan Aygin. No chyba odpowiada, że to jest, this is natural, you know, I'm an actor and I need no very natural effect. Okay, I know. You know, because people non-stop watch me, what I do and, you know, this is, I'm stressed about this. Okay, don't worry. I like this hairline, but if you want, I may go up a little bit. Jeżeli pan chce, może mogę odrobineczkę wyżej podnieść z 2 mm, ale tak uważam, że jest bardzo dobra linia. Ona nie opuszcza bardzo, tylko te, które ma pan tu wycinione, już tak wypadają te baby, one do tej linii zostaną wypełnione. Pan tutaj rok temu miał te włosy wszystkie. Bazı tedaviler var. Bu tedavilerle beraber emekilen saçlar. Hem de bu daha canlanmış kendi eski saçlara çok süper bir görüntü olacak. Te włosy, prawda, dodamy trochę życia. Tymi metodami leczenia później te włosy wzmocnimy
bardziej żywe będą. Między tym włosy metodą DHI robiące, więc będzie bez uszkodzenia tych mieszków, które są. Ja tylko się martwię, a to czy z tej brody to tu jest konieczne? Tak, jeżeli burda szart medie. Wszystko jest dla jak najlepszego efektu u pana, dla pana dobra. Kurczę. No jestem zestresowany, że z tej brody musi być to brane. O czym mowa? Otóż, żeby zapewnić wystarczającą ilość mieszków włosów do przeszczepienia, lekarze muszą pewną ich liczbę pobrać z brody Michała. Do odważnych świat należy. Marcelka mówi, że gorzej już być nie może, więc że wyglądam jak Baba Jaga z tymi włosami, więc sobie myślę, no co mam do stracenia. No. Każdy etap diagnozowania jest dokładnie dokumentowany. Zresztą nie tylko przez personel kliniki. Pani, no gram wam kawałek kliniki, żebyście myśleli, że to w jakimś podziemiu, w jakiejś norze będą mnie skubali, tylko że porządna klinika, naprawdę profesjonalna, a nie jakaś, nie underground. Nerki tu mi raczej chyba nie wytną, bo tu wszystko jest, jak widzicie, no perfekto. Ja mam taki zawód, że rzeczywiście i krótko też byłem obcinany, więc jakby no w naszym zawodzie to jest zmiana fryzur, obcinanie peruk, zakładanie, zagęszczanie i tak dalej, więc to są jakby normalne sprawy. Tego się nie boję. W każdym zabiegu człowiek sobie wyobraża najgorsze. No przynajmniej ja tak mam. Dzisiaj mówię do Marceli, kiedy pojedziemy na wakacje, że ja już nie będę, bo tu super spędzaliśmy czas w tym Stambule. No ale jednak cały czas myślałem i byłem w stresie o tym zabiegu. I kiedy pojedziemy na wakacje, że ja już nie będę musiał się stresować. A ona mówi, że zawsze sobie coś znajdę do stresowania, że tak to się będę stresował. A czy włosy wyrosną, a czy film będzie dobra premiera, a czy ludzie, więc ja jakby chyba tak mam, że się generalnie stresuję. Yapıyoruz. Michael'da da şöyle bir plan yaptık. Ona saçların alnını çok aşağıya indirmedik. O doğal görüntüsünün yüz şeklinin değişmesini istemedi. Biz de ona çizgiyi birazcık aşağıya indirerek kendi saçlarına paralel bir ön çizgi çizdik ve özellikle bu bölgeyi güçlendirdik. İlk alanı güçlendirdik ve saçlarının arasına, var olan saçlarının arasına tepesinin sonuna kadar saçlarını koruyarak DHI dediğimiz yöntemle bir sıklaştırma operasyonu uyguladık. Birazcık da bu şakaklarına saç ekledik ki daha şık, daha estetik bir görüntü olsun diye. Ona toplam DHI yöntemiyle 4080 greftlik bir operasyon yaptık. Paradoksalnie wykonuję zawód, gdzie każdy mój ruch jest oceniany i cały czas jestem tej ocenie poddawany i też mam coś takiego, że mam taki lęk, no kurde, jak to wyjdzie i czy ludzie mnie będą tak oceniać, czy tak, że będą mówić, nie wiem, ale mu zrobili, a tak mu, a tak. No kurde, no po prostu chciałbym, żeby to wyszło naturalnie, no i żeby to po prostu były tak, jak tu mam włosy, żeby były normalnie, no i takie tu gwarancje dają, więc zobaczymy. Hem bizim ektiğimiz saçlar, hem de Michael'ın o tedaviyle biraz daha canlanmış saçları beraber çok güzel bir sonuç oluşturacak ve zaten hiç kimse bir süre sonra Michael'ın saç ektirdiğini anlamayacak, hissetmeyecek. Herkes unutacak ve saçlarını sanki tamamen doğal saçları olarak algılamaya başlayacak. Następnego dnia jeszcze tylko wizyta kontrolna, połączona z zabiegiem laserowym, który wspomaga proces gojenia. A już po pół roku Michał mógł chwalić się nową fryzurą.